dobrym człowiekiem. Dostawał te zdjęcia. Opowiem, że sam pan Jacek Bohenek. Jak doszło do tych zdjęć? Myśmy kiedyś z Aniną przy kawie zaproponowałem zrobienie krótkiego filmu wyglądowego na szkoły. Z tego filmu powstał właściwie dzięki pomocy Tomka Żurka, który tam fotografuje filmu. Ona montuje ten film w postaci filmu długometrażowy i był taki moment, kiedy oglądałem zdjęcia reportażowe, w trakcie filmu powstały reportażowe zdjęcia, te, które są na tej ścianie. I wykonywał Przemek Seweryn, którego nie ma tutaj, że są takie momenty, są pojedyncze zdjęcia, które można uchwycić te dzieci zupełnie inaczej. Pewnie o tym więcej powiedzą tutaj nauczycielki ze szkoły. Natomiast chciałem, żeby na tych zdjęciach było widać normalne dziecko. Bo takie te dzieci są. Zauważyłem, te dzieci potrzebują tak samo jak każde tych samych, jak się powiedzieć. Mają takie same potrzeby. Mają takie same potrzeby bliskości. Są czasem zmęczone, są zniechęcone czymś i to przekazują trochę czasem inaczej. Z czegoś się cieszą. Ten śmiech jest taki, że trzeba wiedzieć, że to jest śmiech, albo że to jest płacz. Ale tylko tyle wystarczy i właściwie wszystko pozostałe, całe wnętrze pozostaje takie samo. Mi osobiście te zdjęcia nie sprawiły prawie żadnego problemu. Były tak łatwe do wykonania. Bo te dzieci naprawdę, mimo że może pozowały na swój sposób, to tego tu nie widać. Był niesamowicie fajny kontakt i coś, czego co mi się nie zdarzyło nigdy, fotografując ludzi zdrowych, dzieci i w szkołach i dorosłych. Nigdy przy tak dużej ilości nie pracowało się tak, to nawet trudno do ludzi pracy. Nigdy nie wykonywałem zdjęć w ten sposób, także ja myślę, że od siebie to tyle. Dziękuję wszystkim za przybycie i zapraszam do oglądania. Wykonywał zdjęcia razem z panem Przemkiem na wszystkich praktycznych zajęciach, jakie są w naszej szkole. Od zajęć z hipoterapii, przez zajęcia rehabilitacyjne, z integracji sensorycznej, zajęć na basenie, zajęć kuchennych, komputerowych, w zasadzie wszystko, czym dzieci żyją w szkole, łącznie nawet tam jest przedstawienie, jakieś też są jakieś zdjęcia, to właściwie to jest uchwycone. I... No rzeczywiście na tych zdjęciach uchwycone jest chyba wszystko, co jest w naszym uczniach najlepsze i to, że udało nam się do nich dotrzeć tak od razu i właściwie z marszu, to jest niesamowite. Staliście się częścią naszej szkoły, zupełnie jakby szturmem. Pokazaliście wszystko, co jest najlepsze i możemy Wam tylko gratulować, że to się udało. A jeszcze tak ze strony rodziców i osób, które na co dzień mają do czynienia z nimi, to oni wszyscy i my też jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że znaleźliście czas i energię, żeby wielu rodziców tak po prostu powiedziało, że oni nigdy nie mieli zdjęć, na których ich dzieci wyglądałyby tak pięknie i tak po prostu. I za to wszyscy jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. I mamy nadzieję, że to nie koniec. Ja muszę powiedzieć, że dzień, w którym była sesja fotograficzna, nie dotycząca zajęć, które są tu tylko tych portretów, był tak zorganizowany w ten sposób, że panowie przywieźli cały sprzęt. W jednej klasie zrobili studio fotograficzne i dzieci czuły się jak modele. I nawet te, które zwykle unikają z takich sytuacji typu flash, naprawdę stanęły na wysokości zadania, choćby na chwilę, popatrzyły, był błysk i potem były ciekawe, chciały zobaczyć, panowie pokazywali, jak wyszli. I zobaczyć swoje ujęcia, które zainteresowali bardzo. Marek to jest chłopak artystyczny. O tym mówimy, ale jest to przy wejściu, to jest zdjęcie. Marek nie usiadł na miejscu, na tle. To zdjęcie nie wyszło za daleko, nie doświetlone. Miało nie trafić tutaj, miało trafić tylko do niego, do rodziców, bo było technicznie nie za dobre. Natomiast Alina, jak zobaczyła to zdjęcie, ja cenzuruję coś, bo to
ten wzrok i ta twarz to jest tak wyjątkowa. No i zrobiłem tak, żeby on był, miało to świetne, czyli to ziarno jest podkreślone,